230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczczono w Brzozowie podczas powiatowo-gminnych obchodów zorganizowanych przez starostę brzozowskiego Zdzisława Szmyda i burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta brzozowskiej Bazylice Mniejszej, podczas której ksiądz Piotr Sobolak mówił m.in. o ważnych wydarzeniach historycznych poprzedzających ustanowienie Konstytucji 3 maja. Stałeś, Nikodemie, na lekcji historii, czy wiesz, co to była Konstytucja 3 maja? Stałeś, Nikodemie, na lekcji języka polskiego, a może pamiętasz, jak ze swoją klasą przerabiałeś powieść Henryka Sienkiewicza pod tytułem Pod. Myślę, że jesteś młodym i mądrym Polakiem, więc dlatego wiesz, dlaczego tym słowem Sienkiewicz nazwał sytuację, która zapanowała w Polsce po wkroczeniu w XVII wieku na jej ziemi, potężnej na owe czasy armii króla szwedzkiego Gustawa. Padały wtedy Nikodemie zamki, grody, miasta. Poddawali się dowódcy, zdradzali także i ojczyznę można władz. Pamiętasz z lekcji historii, Nikodemie, że król Jan Kazimierz musiał uciekać na Śląsk, nie należący wtedy jeszcze do Polski. Myślę, Nikodemie, że pamiętasz, jak pani w szkole ci mówiła, że potop szwedzki, protestancki zalewał wtedy ziemię Polski. I wydawało się wtedy, Nikodemie, że ojczyzna nasza zniknie z ówczesnej mapy Europy. Kapłan odniósł się ponadto do religijno-historycznej tradycji Rzeczypospolitej. A jednak stało się inaczej. Dlaczego? Bo obroniła się ona, jasnogórska królowa Polski, pilnowana przez Paulinów do dzisiaj w białych habitach. Załogę obwarunkowanego klasztoru stanowili Nikodemie, chłopi, grupa rycerzy oraz zakonnicy pod przewodnictwem swojego przeora, ojca Augusta Kordeckiego. Modlitwa i ufność w potęgę matczynego serca umacniały tamtych ludzi. I stało się rzecz dziwna, Nikodemie. Szwedzi nie potrafili zdobyć zamku naszej królowej. Nie weszli do jej klasztoru i ze wstydem musieli odejść, opuścić nasze ziemię. To była noc, po której dla polskiej ojczyzny naszej wstał dzień. Polska się przebudziła, Nikodemie. W sercu Polaków zapłonął nowy ogień, wstąpił nowy duch. Zaczęli wierzyć w zwycięstwo, zaczęli walczyć. Król Jan Kazimierz powrócił do ojczyzny. A potem, Nikodemie, w 1656 roku były śluby dziękczynienia w katedrze lwowskiej. Król Matkę Bożą łaskawą wziął za królową swojego życia, ale także uczynił ją królową całego Królestwa Polskiego. Zobowiązał się wtedy, by stanąć w stolicy apostolskiej dzień, święto dla królowej Polski. Niestety, Nikodemie, wiesz dobrze, że obietnicy tej nie dotrzymano. A później przyszły ciemne lata rozbiorów i Matka Boża, Królowa Polski, musiała również wykazać się cierpliwością i czekać aż do XX wieku. Po odzyskaniu niepodległości Nikodemie w 1918 roku Episkopat Polski prosił papieża o wypełnienie tej obietnicy Jana Kazimierza. I w 1929 roku Stolica Apostolska pozwoliła i Dniem Królowej Polski uczyniła właśnie dzień 3 maja w nawiązaniu do postępowej konstytucji.
Projekt konstytucji przyjętej przez Sejm czteroletni 3 maja 1791 roku został przygotowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przy udziale m.in. Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica. Konstytucja znosiła prawo do liberum veto, równała prawa mieszczan i szlachty, zapewniała chłopom ochronę państwa. Ustawa wprowadzała reformy ustrojowe, wzmacniające kraj wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej. Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą w świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Spotykamy się dzisiaj w tym szczególnym miejscu w niecodziennych, świątecznych okolicznościach. Stajemy bowiem przy symbolicznym pomniku stanowiącym upamiętnienie bohaterów narodowych walczących przed laty o wolność i niepodległość naszego kraju w dniu wyjątkowym, który jest jednocześnie świętym kościelnym i świętym narodowym. Gdy święta są nierozerwalnie ze sobą złączone, bo urodzica nasza matka, historia wolności naszej ojczyzny w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. To dzisiaj również obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i sprawy, której rozwiązania były rewolucyjne i na nich w późniejszych czasach zarowały się inne państwa. O tym wydarzeniu mówimy co roku, za każdym razem utwierdzając się w przekonaniu o jego ponadczasowym znaczeniu dla narodu polskiego. Świętujemy uchwalenie konstytucji zmieniającej się co roku rzeczywistości i zawsze podkreślamy, że nie byłoby kolejnych narodowych dokonań bez ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku wielkiego dzieła ludzi, którzy ją stworzyli. Wydarzenie to stało się dla nas dniem pokrzepienia i narodowej dumy. Dla wielu pokoleń była ona punktem odniesienia, wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji pozarządowych, którzy na zakończenie obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Witaj!